Witam serdecznie Trygon Ziemi, Byki, Panny oraz Koziorożce i zapraszam do czytania na tydzień od 2 do 8 maja. Sprawdzimy energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Pamiętajcie moi drodzy, że czytanie to jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu, adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Dowolna ilość pytań 50 zł i czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł, w tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność znajdziecie pełną ofertę ze zdjęciami i opisami. Warto dobrać odpowiedni kamień dla siebie, wówczas działa on jak osobisty amulet. Zapraszam zatem Trygon Ziemi do czytania tygodniowego. Zaczynamy od byków. Byki, 2-8 maj. Powiedzcie mi, czym wy jesteście tacy zmęczeni, kochani? Po weekendzie majowym nie chce wam się wracać do pracy, widzę, bo jest, no, i w uczuciach, i w pracy, zobaczcie, cały czas miecze, jakaś mentalna klatka, niezadowolenie z siebie, jakiś smuteczek, zranienie. Tu mam zranienie, tu mam taki strach przed zranieniem, obawę przed tym, co się dalej wydarzy. I no, kochani, jesteście ogólnie przeciążeni. Jeżeli ta praca nie sprawia wam satysfakcji, jeżeli czujecie się wypaleni, jeżeli w tej pracy nie ma zadowolenia, nie ma pochwał, tak? Nie przynosi wam pieniążków takich, jakie byście chcieli i czujecie się w związku z tym uwiązani, to nie jest miejsce, w którym gdzieś tam możecie się rozwijać. Czujecie coraz większy nacisk, presję ze strony otoczenia, szefostwa. To chyba czas to zmienić, tak? Bo dziesiątka mieczy to jest karta bramy. Ona mówi o tym, że ten ciężki okres się kończy, ale to od nas zależy, co dalej zrobimy, bo ta osoba może wstać, się podnieść i pójść do przodu. Bo to już jest koniec, to już jest taki końcowy etap, tak? No w związkach też mam wrażenie, że jesteście przemęczeni, nie śpicie po nocach, coś was dobija. Może po prostu, nie wiem, te kredyty, że teraz poszły do góry, może po prostu sprawy finansowe. Opłaty są coraz wyższe, tak? No mówię, kredyty, wszystko poszło do góry i po prostu to was gdzieś tam męczy po nocy. Natomiast tutaj szóstka buław mówi o dobrych wiadomościach. Możecie otrzymać nową propozycję pracy, jakąś nową ofertę. To też może być związane z wyjazdami, z przemieszczaniem. Natomiast, kochani, gdzieś ta szóstka buław na pozycji, co was może miłego spotkać, tutaj jednak się pojawia i ogólnie na koniec tygodnia zadowolenie. Więc tak naprawdę wszystko, powiedziałam wcześniej, zależy od was, od tego, jakie decyzje podejmiecie, tak? Bo jeżeli my się zamykamy w mentalnej klatce, nie jesteśmy w stanie ruszyć do przodu. Natomiast jeżeli zaczynamy widzieć pozytywy, wtedy życie zaczyna nam się inaczej układać. Także tak jak powiedziałam, wszystko macie w rękach, wszystko jest w waszych rękach i to wy, kochani, działacie. Zdrowotnie szóstka pentakli. To jest pęcherz żółciowy, żołądek i jelita. Zwróćcie na to uwagę, bo to też może po prostu być od nadmiaru stresu, tak? A od jelit się nasze zdrowie zaczyna. Warto o nie zadbać. O mikroflorę jelitową. Przyjmujcie probiotyki. I kochani, przede wszystkim unikajcie fast foodów, tak? Tu się bardzo mocno żołądek, właśnie jelita zaznaczają. No i ten pęcherz żółciowy, więc no warto na to zwrócić uwagę, bo to są bardzo ważne organy. A tak jak powiedziałam, też negatywne myślenie wpływa na nasz stan zdrowia, więc kochani, głowa do góry, idziemy do przodu, nawet jeżeli są jakieś trudne momenty w naszym życiu, trzeba sobie z tym poradzić, tak? Bo życie przynosi nam różne niespodzianki i za chwilę może się okazać, że coś będzie faktycznie fantastycznego na waszej drodze, tym bardziej, że koniec tygodnia, dziewiątka kielichów, jest ogólne zadowolenie, jest satysfakcja. Także warto, kochani, nastawić się pozytywnie. Życzę wam miłego tygodnia, zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Sprawdźmy panny, 2-8 maj. A panny coś zakończają. Jeżeli są panny, które biorą tutaj rozwód, i odchodzicie całkowicie od jakiejś relacji, jakiegoś związku, mamy też kartę sądu, przebaczenie, oczyszczenie atmosfery, pójście swoją drogą, no to kochani, tutaj wam karty mówią, że to jest dobra droga, że podjęliście dobrą decyzję, no i ten rozwód, ta sprawa przyniosą wam satysfakcję, tak? Bo później macie takie zadowolenie z siebie, pomimo tego, że zostajecie singlami, macie zadowolenie z siebie,
nie lękacie się niczego, tutaj warto pójść po nowe. Może się pojawić jakaś ryba, rak, skorpion w Waszym otoczeniu, kobieta taka właśnie, która ma dużą wiedzę duchową, jest bardzo taka wrażliwa, empatyczna, kochająca. Może się ktoś taki pojawić w Waszym otoczeniu, kto Was wesprze, tak? Jakaś dobra koleżanka, dobra przyjaciółka, no a dla mężczyzn może pojawić się nowa kobieta w uczuciach. Co Was może zasmucić? Cesarz. No właśnie, ktoś taki apodyktyczny w związkach, być może po prostu ktoś tutaj trzymał pieczę nad Waszym związkiem. Ten mężczyzna nie do końca tutaj wpłynął dobrze na Wasz stan psychiczny, tak? Więc może dobrze, że zakończacie te relacje. Jeżeli to nie są rozwody, to są jakieś odejścia i pójście nową ścieżką. No i dla osób samotnych może się ktoś pojawić w tym tygodniu. Natomiast, kochani, sprawdźcie też, czy ta osoba nie jest zajęta, czy to nie jest jakiś żonaty mężczyzna, bo tutaj też taka sytuacja mi się zarysowała. Jeśli chodzi o pracę, karta gwiazdy, tu jest spełnienie jakiegoś marzenia. Możecie zostać docenieni. Może Was czekać awans, podwyżka albo po prostu zmiana pracy na taką właśnie, która przyniesie Wam więcej zadowolenia, więcej satysfakcji. I tutaj też widzę jakieś sprawy urzędowe, sprawy sądowe, podpisywanie dokumentów, także kochani, na to zwróćcie uwagę. Zdrowotnie migreny, bóle migrenowe, bóle głowy, w ogóle, kochani, tutaj jeżeli macie z tym problem, no to też no, trzeba w jakiś sposób zadziałać, tak? Więcej czasu na świeżym powietrzu też, dotleniajcie się. No i też pokazują mi się właśnie jakieś problemy alergiczne, także jeżeli macie jakieś wysypki, uczulenie na coś, to też unikajcie tych produktów w tym tygodniu. Zapraszam Was serdecznie do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. I koziorożce. No, u koziorożców, kurczę, widzę bardzo ładne karty, kochani. Wisielec, siódemka pentakli, może ktoś tutaj ma... Ktoś tutaj oczekuje na dziecko, ciąża, tak? Bo tu jest jakiś odpoczynek. Fajne połączenie. Dwójka kielichów, czwórka buław, czyli taka para tarotowa. Bratnie dusze. No, możecie razem zamieszkać, możecie razem myśleć o właśnie wzięciu ślubu. Ktoś w tym miesiącu prawdopodobnie będzie brał ślub. I tutaj są jakieś przygotowania. Też widzę wyjazd na majówkę, widzę wyjazd w ogóle na jakiś weekend w maju. Bardzo ładne energie. No i tutaj, kochani, jest takie zadowolenie, satysfakcja, spełnienie marzeń, przyglądanie się tej relacji, dokąd ona zmierza. I w ogóle myślę, że będziecie bardzo szczęśliwi uczuciowo. Tu jest karta zmiany, transformacji emocjonalnej, śmierć, tak? Czyli po prostu przechodzicie jakąś transformację. No i karta świata. Dla osób samotnych możecie kogoś poznać przez internet. I to będzie taka Wasza druga połówka. Od razu poczujecie, że z tą osobą rezonujecie. Ja tu mocno czuję lwa, ale też rybę, raka. Jeżeli to z kimś będzie rezonowało. To bardzo mocno czuję właśnie takie osoby. W pracy, kochani, bardziej przyjrzyjcie się temu, co robicie. Zawalczcie o siebie. Tutaj też mam jakieś podpisanie umowy, dobrą atmosferę w pracy. Będziecie się dobrze rozumieć z otoczeniem. Więc generalnie w pracy również macie zadowolenie. W ogóle macie ładne karty tutaj. Jeżeli chodzi o zdrówko, no to karta Słońca. Ona mówi o chorobach serca i w tej karcie warto zwrócić uwagę na swoją krew i wykonać jej badania. Także jeżeli to z kimś ma rezonować, to taki jest przekaz od kart. Oczywiście czytanie ogólne nie dla każdego. Ja Was serdecznie, kochani, zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Trzymam kciuki, życzę udanego tygodnia i pozdrawiam serdecznie.